kilka słów do kościoła odnośnie głoszenia Ewangelii. Chciałem wam powiedzieć, że od momentu, kiedy zadecydowałem w swoim sercu, że zostaję siewcą, że chcę głosić Ewangelię, zaczęły się bardzo mocne opresje i w pewnym momencie zadzwoniono do mnie z pracy i poinformowano mnie, że blokują mi konto, po czym stanęliśmy w modlitwie ze stawiennikami i atak został odparty. Ale co chcę ci pokazać? Co chcę ci powiedzieć? Że gdziekolwiek jesteś, czy jesteś w urzędzie, czy jesteś na ulicy, zawsze głosisz z pozycji syna. Zawsze głosisz z pozycji syna, dlatego nie bój się, nie lękaj. Tutaj na tej iglicy wisi flaga Syjonu, ten teren jest nasz. Amen. 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 Słuchajcie, chodzi o to, że my jesteśmy specyficznym gatunkiem na tej ziemi. I z tym się trzeba w ogóle oswoić. My się normalnie nie zajmujemy tymi rzeczami, którymi się zajmuje ten świat. Tak, my się nie zajmujemy. My się zajmujemy tym, przyjaciele, żeby poszerzyć królestwo. I pod to podporządkowujemy wszystko w naszym życiu. Nasz sukces, rozumiecie, jest po to, aby szerzyć królestwo. Tak? I też, jeżeli my szerzymy to królestwo, to jakiekolwiek trudne rzeczy będą się wydarzały w naszym życiu, my je wszystkie przejdziemy. Tak jest z nami. I w ogóle nie ma co się przejmować tym, co się dzieje wokół. Szerzmy Królestwo Boże przez cały czas. Zmieniajmy siebie dlatego, żeby Królestwo Boże było skutecznie szerzone. A kiedyś za to będziemy mieli nagrody.